Siemano ekipo, witam was serdecznie. Temat polskich monsterów należałoby zakończyć. I z tego co widziałem po moim researchu w moim lewiatanie, zostały mi tylko dwa smaki smakowe. I do tego jeszcze z jednej serii, żeby mógł oficjalnie zakończyć na razie temat monsterów, które są w Polsce. I oczywiście zostały mi Ultraviolet i Ultra Fiesta. I nie bez powodu powiedziałem to w ten sposób, ponieważ mam dzisiaj Ultraviolet. A Ultrafiestę jeszcze poszukuję, choć widziałem ją ostatnio w moim lewiatanie, więc dlatego w najbliższym czasie będę się o nią zaopatrywał. Monster inspirowany latami 70. Monster o smaku winogrona? Na początku myślałem, że to jest smak czarnego bzu i coś takiego, ale to jest jednak smak winogrona, no. Okej. Rynek napojów energetycznych o smaku winogronowym, z tego co widziałem, no nie jest tak bardzo rozwinięty w Polsce. Te smaki winogronowe, które ja myślałem, że są winogronowe, tak naprawdę to są smaki klasyczne. Oczywiście mowa tu o Tigerze, bo jakżeby nie. Tak naprawdę jesteśmy kurczeni do naprawdę niewielu opcji, jeżeli chodzi o takie w 100% naturalne winogronowe smaki. I tutaj mamy podobno jeden z nich. Chociaż że ja do tej pory byłem przekonany, w sensie do pory, kiedy odkryłem, że to jest smak winogronowy, ja byłem przekonany, że to jest smak czarnego bzu, coś na ten wzór. Wiecie, fantaszokata i te sprawy, ale jednak nie. To jest jednak smak winogronowy. Jakby tak się przyjrzeć puszce, no to mamy takie klimaty właśnie lat 70. Bandany, znaki równości, wszelkiego rodzaju metal, glam. Nuty też zobowiązują. W sensie nie przyglądałem się tak bardzo właśnie puszce Ultravioleta, żeby mógł sypać wiedzą na temat tego, co tutaj się znajduje, ale wiem mniej więcej, na czym ona polega. Między innymi z historyjki. Piękny fioletowy ze srebrnymi zdobieniami. Ta puszka naprawdę jest świetna. O, nawet się czaszka znalazła. Kurde, super. A przez chwilę myślałem, że to jest gałka oczna? Czy ja wiem? Z logiem Monstera? Nie wiem. Naprawdę. Jedna z naprawdę takich średnich krajowo, jeżeli chodzi o designy puszek, bo jednak te nowe to są naprawdę wykokszone. Te, co mają wyjść, czyli wiecie, Ultra Fantasy Ruby Red, o, ten design to jest dopiero dopieprzony, jak tylko dotrze on do Polski, to ja będę jako pierwszy, który to kupi i przetestuje. Ja już, kurde, mam odłożone na to. O to już można się nie martwić. Dobra, skład, jak to zwykle bywa w serii Ultra, która jest oczywiście serią smakową, zero. Jest prawie, że jeden i ten sam, ale kurde, każdy Ultras jest jednak, nie jest ten sam, bo jednak każdy Ultras to jest inna historia, inny zestaw składników. W jednym muszą być oleje roślinne, żeby zwiększyć coś tam, w drugim musi być coś takiego, ale brak tych olei. W trzecim to w ogóle dodadzą tego i tego, ale odbiorą drugiego. Składy ultrasów są po prostu niejednostajne i warto je przytoczyć. Więc cóż, woda, wzmacniacz smaku erytrytol na drugim miejscu, co naprawdę jest ciekawe. O, przejaśnię się, bo dzisiaj strasznie padało i to jest pierwszy raz, kiedy się tak przejaśnia tak bardzo. Kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna, regulator kwasowości, cytryniany sodu, aromaty, koncentrat, soku z czarnego bzu i czarnej marchwi. To mnie właśnie zmyliło, że to może być smak czarnego bzu, ale jednak to jest najprawdopodobniej barwnik. Substancje konserwujące, kwas sorbowy, kwas benzoesowy, kofeina, substancje słodzące, sukraloza, acesulfam, elwinia, L-karnityny, witaminy, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, B12, oraz inotyzol, 150 mg kofeiny, jak to zwykle bywa z serią Ultra, ale sprawdźmy wartości odżywcze, 13 kilokalorii, 7 gramów węglowodanów, z żadnych cukrów, 1 gram soli, z witamin mamy niacyny 43 mg, kwasu pantotenowego 21 mg, witaminy B6 4 mg, witaminy B12 13
15 mikrogram. Nadal nie dowierzam, że to jest smak winogronowy, ale od czego są stronki monsterowe, żeby dowiedzieć się o jakim smaku, jaki jest napój energetyczny. Od tej firmy. Jak zwykle ciasta zawleczkę trzeba trochę... Można otworzyć i sprawdzić. I naprawdę, Ultraviolet to jest top tier. Jeżeli go zmienili i spierdzielili, to naprawdę możemy się pogniewać, Monster. Not gonna lie. No i właśnie to jest to, o czym ja mówię. No, nie pasuje mi ten zapach do takiego typowego soku bądź napoju winogronowego. Okej, możliwe, że te gazowane wersje w Ameryce, czy nawet jakiekolwiek my mamy winogronowe opcje, mogą tak pachnieć. Ale nie jestem w tym temacie po prostu. Naprawdę mocny, owocowy zapach. Przez chwilę naprawdę myślałem, że to jest zapach Fanty Szokaty. A szkoda, że nie mam jej przy sobie. Miałbym jakąś interpretację, co nie? Dobra, kolorystycznie. Ej, w sumie możliwe, że to jest zapach takiego typowego winogronowego napoju. No bo na przykład dajmy na to Dzik, czy 3D, czy... te wszelkiego rodzaju, one miały bardziej taki naturalny zapach winogronowy, czy nawet bardziej podchodzący pod cukierki, a tutaj no nie powiedziałbym po prostu, że to jest winogron w jakimkolwiek stopniu. Dobra, kolorystycznie, jeżeli to jest Ultraviolet, to jest najprawdopodobniej fiolet, ale na tyle puszek, jakich wypiłem Ultravioleta, nie miałem jego ani razu w szklance. Więc dlatego nie wiem, że to jest tak naprawdę właśnie taki fioletowy, podchodzący pod różowy kolor. Coraz bardziej patrzę na to, to jednak fiolet pełną parą. Nie taki bardzo intensywny, jak przy na przykład dużej ilości tych winogronowych napoi, ale można po tym wywnioskować, że tutaj mamy do czynienia z takim coś a la winogron. Tak więc dobra, spróbujmy i sprawdźmy, czy... może Monster zmienił jakkolwiek tą recepturę, może jednak bardziej to smakuje winogronem, jak to było przy okazji na przykład Dzika, jak to było przy okazji. I chodzi mi tutaj oczywiście o smak, a nie o same to, że Dzik zmienił jakkolwiek recepturę. To jest jeden i ten sam, tylko chodzi mi tu o smak. Czy on jest bardziej podchodzący w końcu pod takie typowe winogronowe napoje? Czy może jednak to jest ten sam smak, który mnie zmylił tak bardzo wtedy, jak pierwszy, drugi, trzeci raz piłem Ultravioleta? To jest winogron. To już mogę powiedzieć, to jest jednak winogron. Czerwone winogron, czy nawet jak to tam się nazywa, no bo jest białe i czerwone. No. Ale tak, to jest winogron, to jest bardzo dobra winogron. Nie wiem, czy go tak bardzo zmieniali, bo chyba wydaje mi się, że wtedy był ten smak bardziej taki intensywny. W sumie mógłbym sprawdzić skład starego Ultravioleta do tego, i sprawdzić, czy cokolwiek się zmieniło. Nie, skład się nie zmienił, to jest ciągle jeden i ten sam skład, ale wydaje mi się, że jednak kurde Ultraviolet wtedy inaczej smakował. Wydaje mi się, że był bardziej taki intensywny pod względem, jak na przykład przy Dziku macie wrażenie, że pijecie musujące cukierki winogronowe, upłynnione, tak wtedy przy Ultraviolecie to było takie wrażenie też, ale było naprawdę przytłumione przez ten smak, dajmy na to właśnie winogronowy, że to był tylko taki dodatek smakowy, a tutaj to kompletnie zniknęło. To jest po prostu słodkie winogron. Nie powiedziałbym, że takie cukierkowe, powiedziałbym bardziej, że takie pół na pół. Jestem ciekaw, czy naprawdę zmieniali cokolwiek w składzie przy Ultraviolecie, dlatego mam pierwszą puszkę pierwszego wydania Ultraviolet, jaka była w Polsce. Pamiętam, jak ją kupowałem, ja każdą puszkę monsterową, jak tylko wychodziła, ja kurde traktowałem jak naprawdę coś mega cennego. No chociaż jest lekko obita, ale no tyle czasu się wystała, że no ma prawo. Tak mi się wydaje, czy ta stara puszka Ultravioleta nie jest tak bardzo, wiecie,
matowa. Ta jest mega błyszcząca, a ta tutaj, tutaj takie matowe? Nie, no może mi się pierdzieli, ale na pewno jest mniej chropowata. Tak zauważyłem, ale dobra, wracam do składu, bo to jest najważniejsze. I chyba nic nie ma takiego zmienionego. Nie widzę żadnej zmiany w składzie. Nie wiem, jak oni to zrobili, że kurde, mamy tutaj bardziej taki inny smak tego ultravioleta niż był przynajmniej, dajmy na to, ostatni raz jak go piłem, czyli naprawdę 1,5 roku temu. Jak mówiłem, kiedyś ultraviolet to był numer jeden na mojej liście życzeń, kiedy chciałem sobie coś kupić dla pobudzenia się i tak dalej. To właśnie ultraviolet był takim numerem jeden. Teraz nie powiedziałbym, czy to byłby taki numer jeden, ale na pewno bym go wybierał ponad naprawdę wieloma ultrasami innymi. Dobra, wracając, bo ten smak jest naprawdę według mnie zmieniony. Mamy tutaj oczywiście intensywny winogron, już naprawdę przypominający winogron, a nie żadne takie pierdzielenie o Chopinie. Jednak chyba stara wersja ultravioleta mi bardziej smakowała, ale o niewiele. Tutaj też mamy naprawdę fajnie zrobiony ten ultraviolet. Bardziej tak powiedziałbym, że naturalnie, jeżeli chodzi o smak winogrona, ale można też wyczuć takie, ktoś by powiedział sztuczne, ale ja mówię na to bardziej takie cukierkowe wajby takiego starego ultravioleta. No i w sumie na tym mógłbym zakończyć. Wiem, że ustawiałem ultravioleta na tych winogronowych rankingach. Ja się tylko upewnię, czy na pewno jestem pewien, czy tam bym go zostawił. Jedno jest pewne, dzik mi bardziej zasmakował, bo jednak, kurde, nic nie przebije musujących cukierków. Co dopiero tych winogronowych. I kiedy dzik po to poszedł, dostał się do tej topki. No i mamy dalej właśnie naszego ukochanego Monstera Ultraviolet, który będzie na tym drugim miejscu. Zostanie na tym drugim miejscu. Dalej mamy 3D Grape i ukochanego Tigera Hyper Banger, którego wszyscy zarzekają się, że to jest smak klasyczny. I mogę wam powiedzieć, że coraz bardziej wam wierzę, ale ja jednak zostanę przy swoim, że to jest jednak smak winogronowy. Nawet Tiger mnie nie przekona na jego stronie, że napisał tam, że to jest smak klasyczny. Macie tam sok winogronowy? No to chyba coś z winogrona musi tam być. No tak, zaraz powiedzą wszyscy, że ale jest tam jeszcze sok jabłkowy i tak dalej, ale jest tam sok winogronowy jako numer jeden. Klimat puszki jest też osadzony w latach 70. To chyba, kurde, coś jeszcze znaczy, co nie? Dobra, ale według mnie to by było na tyle. Monster Ultraviolet, chociaż że zmieniony i niewiele gorszy, ale jednak niewiele, zostaje na drugiej pozycji. 3D Grape, Tiger, Hyper, Banger. To nie jest to samo, co to, ale jednak brakuje jemu do dzika Grape. Firmy energetyczne, do roboty! B-Power, proszę zrobić smak winogronowy. Jeżeli nie mieliście Oshi, bardzo poproszę. Co tam dalej? Kongstrong ostatnio się wziął za smaki inne, wypuścił smak pigwowy. Proszę o smak winogronowy. Może kiedyś się skuszę o Red Bulla winogronowego. Tyle naprawdę opcji. Pomarańcza, winogrono. Dlaczego, kurde, wszyscy muszą lecieć tylko wiśnia, mango, tropik i tak dalej? Jak jest tyle innych pięknych smaków. A nawet niebieska malina, no kurde. No ale no, wszyscy lecą w jeden schemat. Ostatnio nawet wyszedł trend robienia drinkowych napojów energetycznych. No, a pomarańcza, a winogrono, firmy energetyczne, cholera!